Ulicznicy znów wyszli na gliwickie ulice. Pojawią się także w parkach, na rynku i w centrum handlowym. 28 czerwca wystartował 7. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy Ulicznicy. Przez 5 weekendów gliwiczanie będą bawić się pod gołym niebem w towarzystwie żonglerów, bębniarzy i połykaczy ognia. Letnią przygodę z uliczną sztuką zainaugurował w piątek koncert jazzowy. Natomiast w sobotę i niedzielę odbyła się jedna z najbardziej kolorowych imprez festiwalu – Juggling Days. Były to dwie doby z kuglarzami, gwiazdami akrobatyki i monocyklistami. Otwarte warsztaty żonglerskie w Parku Chopina rozpoczęły się 29 i 30 czerwca o godzinie 12. Sobotnią imprezę zwieńczył pokaz kuglarski na płycie rynku, a niedzielną pokaz w Parku Chopina. To co za mną to Juggling Days i takie kuglarskie otwarcie, kiedy kuglarze zjeżdżają się, mieszkają razem, żyją razem, mamy taki festiwal. A potem co weekend, ten park to jest takie miejsce, które odkryliśmy przez lata, więc między parkiem a rynkiem spektakle, teatry uliczne, wreszcie finał, kiedy znów tutaj w parku pokazy fire show, znów kuglarze i zupełnie na koniec hiszpański Latal ze spektaklem Garillo. No i taka nowość, co roku jakiś eksperyment nam się wydarza, w tym roku tym eksperymentem jest szukanie widzów tam, gdzie oni są. Taka krąży jakby mądrość ludowa, że ludzie powoli przenoszą życie z miast do centrów handlowych i to chcemy sprawdzić. Stąd Europa Centralna, która jakby wspomogła nas w tym działaniu i tam jedziemy w ciągu dwóch weekendów uliczników szukać widzów. Jedziemy tam ze spektaklami na parking przed centrum handlowym. Kolejne weekendy zapowiadają się równie widowiskowo i bardzo międzynarodowo. W programie spektakle uliczne, akrobatyczne show, występ kabaretowy i uliczna bitwa fotograficzna. Ciekawostka związana z tym, że wraz z okręgiem Metman w Niemczech, z Festiwalem Krakowskim robimy w tym roku, współuczestniczymy w Biennale Rot Czerwone. Stąd młodzież, która zamiast WF-u miała zajęcia cyrkowe i ta młodzież też tutaj w parku w niedzielę o 18:00 owoc rocznej pracy w ramach Circus Montesandino. Wreszcie wieczorem na rynku kabaret Świerszczych Szcząszcze ze Szczebrzeszyna na Bruku. Kabaret, który zaczynał u nas, czy zanim pojechał na pakę, którą wygrał, grał na pierwszych ulicznikach. Minęło 7 lat, mamy 7 uliczników, a Świerszczych Szcząszcze ze Szczebrzeszyna specjalnie dla nas na Bruku z programem przygotowanym na ulicę świętuje swoje 7 urodziny. Finał tegorocznych uliczników będzie przebiegał pod hasłem Fire and Drums. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy Ulicznicy to jedna z największych imprez artystycznych w Gliwicach. Festiwal łączy w sobie co roku kilkanaście zdarzeń, koncertów, spektakli, happeningów, imprez fotograficznych i projekcji filmowych. Organizatorem wakacyjnej imprezy jest gliwicki samorząd. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ulicznicy.pl.